Węgry jest to tak mikrokosmos, nie pasujący do niczego wokół i dlatego jest tak fascynujący. Nie pasujący, bo niepodobny w tym sensie, znaczy pasujący, ale niepodobny, o tak chciałem powiedzieć. Język nieporównywalny do żadnego innego na świecie. Kuchnia w swoich zrębach całkowicie odmienna. Rzeczy, które oni dalej nawet w kuchni robią, które wiodą się z czasów sprzed Mieszka I, gdybyśmy to naszymi kategoriami traktowali. Jest najpiękniejsza pod warunkiem, że się nie myli z prostactwem.